Polska, jeśli chodzi o innowacje, innowacyjność, jest ciągle zaliczana do krajów o stosunkowo niewysokim poziomie innowacyjności. Brakuje nam ciągle tych innowacji, takich innowacyjnych, przełomowych rozwiązań technicznych, technologicznych. Ale patrząc na inwestycje, które się dokonują, patrząc na rosnący poziom nakładów na badania i rozwój, który już osiągnął 1% PKB, uważam, że mamy sytuację dobrą. Budujemy, tworzymy podstawy dla tej innowacyjności i że sytuacja powinna się poprawiać i nasza pozycja, która też jej taki te końcowe pozycje, które zajmujemy, wynikają często nie tylko z tego, że rzeczywiście jesteśmy mało innowacyjni, ale dlatego, że jest to ranking, który bazuje na wielu różnych czynnikach, niektórych z nich jesteśmy rzeczywiście słabi, w niektórych jesteśmy lepsi. Myślę, że mamy duże osiągnięcia, jeśli chodzi o innowacje, innowacyjność w zakresie oprogramowania. Polscy programiści są znani, cenieni na świecie i opracowują właśnie nowe algorytmy, nowe rozwiązania, nowe programy, które są cenione. Sukcesy odnoszą nasi młodzi studenci Politechnik w zakresie robotyki. Myślę, że generalnie dział IT czy ICT, ogólnie mówiąc technologii informacyjno-komunikacyjnych, to coś, w czym nie jesteśmy bardzo gorsi od świata.